nowej kadencji, czy udało się utrzymać wczesną koalicję, czy będzie nowa koalicja, jak to się wydaje? No to pytanie pada od wyborów praktycznie kilkadziesiąt razy dziennie, więc jestem tym pytaniem cały czas to pytanie pada w moją stronę, no i trudno mi na niego w dniu dzisiejszym odpowiedzieć ze względu na to, że nie ma po prostu klarownej sytuacji. Sytuacja po wyborach wygląda tak, że według umowy dżentelmeńskiej, koalicyjnej umowy dżentelmeńskiej sprzed wyborów, tą koalicję miały tworzyć trzy ugrupowania. To jest PSL, które ja reprezentuję, Porozumienie Powiatu Tarnobrzeskiego, którego liderem jest pan Mirosław Pluta, i Forum Samorządowe Powiatu Tarnobrzeskiego, które jest reprezentowane przez pana Jerzego Sudowa. I w wyborach samorządowych udało nam się zdobyć no znaczącą większość, bo to jest 13,5 tysiąca głosów koalicyjnie. Te 13,5 tysiąca głosów pozwoliło nam na to, żeby jako koalicja teoretycznie mieć 10 mandatów. Oprócz tego 7 mandatów, które zdobył PiS, zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. I sytuacja na dzień dzisiejszy powinna być klarowna. Niestety tak nie jest. Niestety nie jest tak ze względu na to, że jeden z naszych koalicjantów, który do tej umowy dżentelmeńskiej przystąpił, czyli Forum Samorządowe, które ma 2 mandaty i te mandaty należą w chwili obecnej do pana Jerzego Sudoła i pana Marka Zięby, to jest dwóch panów radnych z terytorium Nowej Dęby. No i ci panowie no prowadzą jeszcze rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością. No Prawo i Sprawiedliwość oczywiście chce tą władzę w powiecie tarnobrzeskim przejąć. To jest dla nas zrozumiałe i normalne. Przy tych 7 mandatach, które zdobyli, nie są w stanie tego zrobić jedną formacją, czyli tylko swoimi radnymi, no więc normalne, że szukają wsparcia spośród tych ugrupowań, które zdobyły resztę mandatów. No i tak jak mówię, prowadzą rozmowy w tej chwili właśnie z forum, które reprezentuje pan Jerzy Sudoł. No ja dziwię się tutaj temu podejściu ze względu na to, że tak jak mówię, mając zupełnie klarowną, czystą sytuację, mając 10 mandatów, które pozwalają nam w pełni rządzić dobrze, bo chyba, tak jak powiedziałem, te 13,5 tysiąca głosów w stosunku do 8 tysięcy głosów, które zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, pokazuje, że ta koalicja jest koalicją sprawdzoną, rządzącą od trzecią kadencję. No i tak jak mówię, no wyborcy potwierdzili, że chcą, żebyśmy rządzili dalej. Co się stało, trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, ta umowa przed wyborami wyglądała tak, a nie inaczej. Wszyscy zadeklarowaliśmy, że chcemy tę koalicję utrzymać i takie również słowo dał przedstawiciel Forum Samorządowego, jego lider, pan Jerzy Sudoł. No ja mówię, te dyskusje trwają. Pan Sudoł mówi, że potrzeba mu jeszcze trochę czasu, że jeszcze no, chce podyskutować, przemyśleć kilka spraw i my ten czas panu Jerzemu Sudołowi dajemy od 2 tygodni. Mam nadzieję, że przyjdzie to określone rezultaty, czy będzie możliwe utrzymanie tej koalicji i rządzenie w takiej formie, jak wyglądało to w poprzedniej kadencji i jeszcze wcześniej. No na chwilę obecną mówię, trudno mi jasno odpowiedzieć na to pytanie, bo tej odpowiedzi nie znam. Nie wiem, jak ostatecznie zachowają się ci, którzy w tej chwili mają głosy z ramienia Forum Samorządowego Powiatu Tarnobrzeskiego. Czy te negocjacje mogą się przeciągnąć na tyle, że choć z pierwszej sesji może nie dojść do wyboru starosty, no bo to jest finalem tego jest wybór prawa zarządu powiatu? Oczywiście, że tak. No, scenariusze wszystkie są możliwe, bo tak jak mówię, nie chciałbym takiej sytuacji. Chciałbym, żeby rzeczywiście było tak, jak było do tej pory i jak jest w większości samorządów, bo tym bardziej, że ta sytuacja, tak jak mówię, no, teoretycznie powinna być klarowna, 10 mandatów koalicyjnie to jest bardzo dużo i nie powinno tutaj być żadnej dyskusji. No jednak ta dyskusja się zawiązała, ona w tej chwili jest i myślę, że jest, no,
dla mnie jest ta sytuacja niezrozumiała, ale jeśli jest ona potrzebna i ten czas jest potrzebny, to my ten czas dajemy. Już daliśmy 2 tygodnie czasu, jeśli będzie jeszcze jakiś czas potrzebny, to pewnie go damy, tylko że, no tak jak mówię, chciałbym, żeby finał tego wszystkiego był taki, jak życzyli sobie wyborcy. To znaczy, wygląda to tak, jeśli chodzi o ilość zdobytych głosów, rzeczywiście no, mam tą przyjemność, że tą ilość głosów, która została w tych wyborach zdobyta, no to duża część tych głosów to moje głosy, bo no mówię, muszę podziękować za to moim wyborcom i mam nadzieję, że jest to odzwierciedlenie tego, co robiliśmy przez ostatnie 4 lata. Ale wygląda to tak wyglądało to podczas umów koalicyjnych w poprzednich koalicjach i my tego chcemy dotrzymać, że jeśli chodzi o wysunięcie kogoś na stanowisko starosty, zaproponowanie kogoś na stanowisko starosty, wicestarosty, przewodniczącego Rady Powiatu, to tutaj liczy się ilość mandatów, które zdobyło dane ugrupowanie. Tak to było proponowane i sprawdzało się po prostu. Ja nie ukrywam tego, że przez te ugrupowania, czyli przez PSL, który ja reprezentuję i przez Porozumienie Powiatu Tarnobrzeskiego, jestem osobą zaproponowaną na stanowisko starosty, jestem kandydatem na stanowisko starosty, a kandydatem na przewodniczącego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego jest przewodniczący, jeszcze obecny przewodniczący, pan Dominik Szewc. Jak będzie wyglądała ta koalicja, no tak jak powiedziałem, trudno mi powiedzieć i co z tego się potwierdzi na dzień dzisiejszy. Nie wiemy, ja mówię, liczę na to, że pan Jerzy Sudoł, który jest naprawdę doświadczonym samorządowcem, myślę, że jest człowiekiem myślącym i naprawdę no, będzie mu szkoda zrezygnować z tego, co do tej pory udało nam się wspólnie zbudować, udało nam się wspólnie zrobić, bo udało nam się zrobić naprawdę bardzo, bardzo wiele i to myślę, że na bardzo podobnym poziomie w każdej gminie, bo i gmina Gorzyce, i Baranów Sandomierski, i Nowa Dęba, i Grębów to są gminy, które były brane pod uwagę na równej stopie i nikt tutaj w poprzednich kadencjach nie został pokrzywdzony, a pan Jerzy Sudoł jako osoba, która w tym samorządzie powiatowym działa już od kilku kadencji, no, zna tą sytuację bardzo, bardzo dobrze. I tak jak powiedziałem, no liczę na to, że zakończy się to wszystko sukcesem koalicyjnym. A na stanowisko wicestarosty są już jakieś propozycje, bo wiem, że Nie mogę tego powiedzieć, jak to wygląda, dlatego że nie wiem, czy tych koalicjantów, jak będzie wyglądała ta koalicja, jeśli tych koalicjantów rzeczywiście będzie 3, czyli będzie to PSL, Forum i Porozumienie Powiatu Tarnobrzeskiego, no to na pewno ktoś z tych ugrupowań zostanie wicestarostą. No teoretycznie można tak powiedzieć, bo no, w tej chwili bardzo dużo zależy od tych dwóch osób, no i one bardzo dobrze o tym wiedzą. Dziękuję.